Kochani, mamy dzisiaj obraz trudny. Obraz, który powinien boleć. I bardzo chciałbym, żeby nas dzisiaj zabolało trochę. Mówi dzisiaj Malachiasz o tym, że przyjście Boga będzie się wiązało również z tym, że On będzie jak łuk farbiarzy i jak ten, co wypala złoto. Co to znaczy? Kochani, to są bolesne procesy. To są kwasy, to są wypalenia, to są żrące substancje, które sprawiają, że to, co jest niepotrzebne, zbędne, co trzeba oczyścić, odchodzi. Kochani, złapałem się już wiele razy w życiu na tym, że miałem takie okresy, że się nie modliłem z jednego prostego powodu. Bo wiedziałem, że jak się będę modlił, to Bóg będzie ode mnie czegoś chciał. Bo ja wiedziałem, czego będzie chciał. I kochani, miałem takie okresy w życiu, kiedy się długo nie modliłem ze strachu. Bo wiedziałem, że wyleje na mnie łuk farbiarza, czyli spróbuje oderwać ode mnie to, czego ja nie chcę, żeby on odrywał. Ojciec Tomasz też, zaraz będzie do was gadał, on często mówi, że my się tak modlimy, że stoimy przed Panem Bogiem, mówimy: Panie Boże, przyjdź do mnie, proszę Cię bardzo, przyjdź. A tak naprawdę stoimy bokiem i mówimy: tylko nie przychodź, bo się bardzo boję. My nawet potrafimy mówić jakieś słowa, ale my w nie w ogóle nie wierzymy. Nie chcemy, żeby to się stało, bo wiemy, że to będzie od nas dużo wymagało. Kochani, może ktoś z was ciągle ucieka przed takim autentycznym spotkaniem z Bogiem i ciągle się tylko modli jakimiś, nie wiem, formułami, nabożeństwami, ale nie chce się jakby spotkać tak twarzą w twarz, bo wie, że natychmiast, jak się tylko spotkacie twarzą w twarz, to będzie od razu po prostu strzał między oczy. To jest to, co Pan Jezus zrobił z Samarytanką, nie wiem, czy pamiętacie, pod tą studią, ja to kocham, nie? Zaczęli tam rozmawiać i ona tam coś tam, o gdzie się Bogu cześć oddaje, o świątyniach, a on: a męża byś wprowadziła? On: co ty będziemy dogadać o pobożności, o świątyniach, o kulcie, o religii? Mąż gdzie jest? No nie mam męża. To prawda, że nie masz, bo 5 już miałaś. Zobaczcie, jaki on jest w ogóle po prostu prosto. Jak łuk farbiarza. Dlaczego? Bo on ją chciał wyzwolić, bo on ją chciał uratować, bo on ją chciał oczyścić. A my często właśnie unikamy, chodzimy do studni tam, gdzie nie ma ludzi, czyli tak naprawdę nie chcemy się spotkać z Bogiem twarzą w twarz, bo wiemy, no, że on od razu pójdzie w punkt, w to, co trzeba i ci powie: no przecież wiesz, że tutaj grzeszysz, co udajesz, że nie? Przecież wiesz, że tu się niszczysz. Kochani, zobaczcie, że tuż przed świętami, czyli przed spotkaniem z Bogiem, wcielonym, Jezusem, Pismo nas ostrzega. To będzie jak łuk farbiarza. To będzie jak złotnik, który wypala. Tam nie będzie tylko pieluszki, sianeczko, owieczki i w ogóle super. Tylko on naprawdę będzie chciał cię uratować. Odważ się! Dzisiaj razem z Maryją jesteśmy świadkami tego, jak Jan Chrzciciel otrzymuje swoje imię. I Maryja, myślę, patrząc na to całe wydarzenie, pamiętała o tym, że również jej zostało objawione imię jej syna, tak jak Zachariaszowi. I gdy Elżbieta mówi, będzie miał na imię Jan, a potem Zachariasz na tabliczce potwierdza, Jan będzie mu na imię, to myślę, że Maryja zastanawia się, jak to będzie ze świętym Józefem, kiedy urodzi i będzie mówić Józefowi, że on, tak jak anioł nakazał, musi powiedzieć, będzie miał na imię Jezus. Widzimy, że Józef nie mówi żadnego słowa w Ewangelii, ale jestem przekonany, że to jedno na pewno powiedział, najważniejsze słowo świata, czyli imię Jezus. To tutaj jest zakorzenione. W tej scenie, kiedy Jan dostaje swoje imię. W tej scenie jest zakorzenione imię Jezus, ale też w tej scenie jest zakorzenione imię każdego i każdej z nas. Jak mam na imię? Jak to się stało? Co ono znaczy? To nie jest przypadkowe. Imię jest darem Bożym. Jest proroctwem na nasze życie. Ucieszmy się, że mamy Boże imię i pozwólmy się Mu wypełnić w naszym życiu.